co to był za miesiąc? Luty. Z tej strony Piotr. I Michał. Z kanału Panowie z Wąsem. Dwóch Panów z Wąsem. Z kanału Dwóch Panów z Wąsem. Witamy w naszej comiesięcznej miesięcznicy, to znaczy wróć w naszej comiesięcznej prasówce. Chociaż to nie jest prasa, to jest internet. Wiesz, biorąc pod uwagę treści, jakie tutaj prezentujemy, to możliwe, że powinniśmy zmienić nazwę na przykład Pudelek Plus i opowiadać o scenie glam metalowej, która nie istnieje. W sumie to tak jak nasze poczucie humoru. Tak czy inaczej, dzisiaj przyjrzymy się, jak było w lutym. A było tak. Nie zmyślam. Jako, że Oscary się zbliżają, to zaczniemy dzisiaj filmem. Nie oscarowym. Ale z oscarową obsadą. No, jeśli Zaka Efrona można nazwać oscarowym aktorem, no. Może kiedyś. Ale hej, będzie za to James Hetfield, a tytuł filmu, o którym wam mówimy, mógłby spokojnie opatrzyć jeden z albumów Cannibal Corpse. Mowa o Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, czyli filmie o Bundy. Jestem Al Bundy, takie mam nazwisko. Nie tym Bundy, Tedzie Bundy. Występ wokalisty Metallica w filmie o jednym z najsłynniejszych amerykańskich seryjnych morderców będzie polegał na wcieleniu się w rolę Boba Haywortha, policjanta, który brał udział w ujęciu Teda Bundy'ego. Chociaż jest to pierwsza tak poważna przygoda Jamesa Hetfielda z aktorstwem, to miał on już na koncie chociażby występy lektorskie. In the beginning there was man and there was woman. Nie po raz pierwszy za to na ekranie pojawi się Henry Rollins. Nie w tym filmie, a w drugiej części... He Never Died. Czyli filmu z 2015 roku, w którym Rollins wystąpił jako nieśmiertelny Jack i nie chodziło o jego nieśmiertelną legendę, a po prostu był nieśmiertelny. Nie dało się go zabić. Spoiler alert. Probably just gonna go kill another room full of people. You are? Probably. Come on! Szwedzi z Track Fighters ogłosili, że w sumie co ogłosili? No, trudno powiedzieć, oni sami nie wiedzą. Albo udają się na spoczynek, albo się rozpadają całkiem. W każdym razie zapowiedzieli, że znikają na pewien czas. Nie wiedzą jak na jak długo, my też nie wiemy na jak długo, nie wiedzą nawet czy powrócą. Na przestrzeni 17 lat swojej kariery wydali 5 albumów, w tym kultowy już w niektórych środowiskach Gravity X. Mamy nadzieję, że chłopaki się jakoś poogarniają i wrócą rzeczywiście jeszcze silniejsi niż do tej pory. Zdecydowanie najwięcej rozgłosu w lutym miała akcja, która działa się wokół trasy TAKE. Północnoamerykańskiej trasy. Tak, to warto dodać. Dosyć ważny szczegół. Tournée TAKE po Stanach Zjednoczonych ma zacząć się 24 marca. A raczej miało się rozpocząć. Tak, black metal zawsze był muzyką, która skupiała wokół siebie wiele kontrowersji i nierzadko wybryki członków tej sceny ciągnęły się za nimi przez lata. Tak jest i w tym przypadku. Chodzi tutaj oczywiście o incydent z 2007 roku, więc aż sprzed 11 lat, kiedy tak występowali w Essen w Niemczech i Hoest, wokalista, lider, kompozytor grupy, wystąpił na scenie z namalowaną na klatce piersiowej swastyką i odwróconym krzyżem. No, było to nielegalne w Niemczech, został chyba aresztowany z tego powodu. Tłumaczył się z tego wielokrotnie w wywiadach, powołując się, że tak powiem, na to, że to miało po prostu wywołać kontrowersję. No cóż, udało się. Congratulations, you played yourself. Ten smród, ta łatka związana z tymi symbolami wydaje się za nim wciąż ciągnąć. I jakbyśmy nie chcieli podejść do tego tematu, i tak komuś wbijemy szpilę albo nadepniemy na odcisk. Tak już z tymi tematami jest. Środowiska powiązane z Antifą albo określające się jako amerykańska Antifa zaczęły lobbying mający na celu odwołanie koncertów z tej trasy, głównie za pomocą internetu,
ale także wiadomości do bookerów, do na przykład właścicieli klubu, po prostu wiadomości w stylu: no widzę, że bukujecie tutaj nazistowski zespół, jak możecie, najlepiej odwołajcie to jak najszybciej i tak dalej. Częściowo ta forma lobbingu okazała się być skuteczna. Na ile skuteczna, to no tak naprawdę dowiadujemy się cały czas, ponieważ sprawa jest w toku. Z trasy wycofał się King Dude, który miał grać jako support przed Takę, i wytłumaczył się z tego w dosyć kuriozalnym oświadczeniu na Facebooku, gdzie zarzekał się, że z jednej strony jako lucyferianin nie chce, żeby ktoś czuł się niechciany na jego koncertach i nie chce propagować w żaden sposób nienawiści. Jakiej nienawiści, to nie wyjaśnił. W zasadzie też nie wyjaśnił dokładnie, dlaczego się wycofał. I tego zachowania też do końca nie rozumiem. Jest to zachowanie zrozumiałe ze względów wizerunkowych i tak dalej. No jednak środowiska w Stanach Zjednoczonych związane z Antifą są bardzo zajadłe. Patrząc chociażby też na sytuację, na wydarzenia, które miały miejsce w zeszłym roku. Sytuacje związane z neonazistami. I to oczywiste, że takie środowiska chcą jak najbardziej bronić przestrzeni, kultury przed określonymi symbolami. Z drugiej strony często są w tym tak zapalczywe albo niezorientowane, powiedziałbym, że moim zdaniem szkodzą. Dlatego właśnie nie rozumiem zachowania King Dude do końca, bo to, o czym powiedział Michał, jest zrozumiałe. Jakby nie chciał, żeby zostać skategoryzowany jako artysta, który gra z nazielami. Jednak no, kurczę, wiedział, z kim jedzie w trasę, wiedział, jakim zespołem jest Takę. Ta sprawa incydentu w SN jest znana szeroko. I nie mówię tutaj, że Takę jest zespołem naziolskim, ale chodzi o to, że no, to jest jeden fakt na przestrzeni tam 25-letniej kariery, szeroko znany w środowisku, a tutaj w momencie, gdy pojawiły się kontrowersje, nagle się wycofał, jakby jeszcze bardziej rzucając cień na ten zespół. Tak, ale jednak przez to, że no, Dude jest Amerykaninem i bardziej czuje te środowiska, które tam są, pewnie przyjął taką taktykę, że lepiej usunąć się jak najwcześniej, pozostawiając trochę niedopowiedzeń czemu, ale wiadomo czemu, żeby po prostu nie być powiązany z Takę i z kontrowersją wokół tego, a pewnie wobec samej muzyki, wobec samego zespołu on sam personalnie nic nie ma. Jednak na jakie to skutki przyniosło? No, przyniosło takie, że przegrał sobie na dwóch frontach, bo z jednej strony wyszedł na osobę nieautentyczną, która chciała grać tak trasę z pewnym zespołem, która dopóki nie pojawiły się kontrowersje i szum medialny, a z drugiej strony przegrał sobie też u tej drugiej strony, bo mimo tego, że wycofał się z tej trasy, to Antifa przyczepiła się też do niego. Chodziło o występy m.in. z Death in June, z Sun and Blood, które również nie są zespołami nazielskimi. Właśnie dziwi mnie to, że King Dude, zakorzeniony w tej scenie w pewien sposób neofolkowej, powiedziałbym, gdzie szafuje się taką bardzo określoną symboliką mającą jasne, negatywny wydźwięk, ale to ma też wymiar taki prowokacyjny, nie? Że on tego jakby nie wyczuł. Nie popieramy tutaj nazielstwa, nie popieramy tutaj Antify, ale wydaje mi się, że właśnie kultura jest taką płaszczyzną, takim obszarem, gdzie nawet przy użyciu bardzo drastycznych środków, bardzo drastycznych symboli, no, tę rzeczywistość można kontestować. Aha, i też na koniec, a propos Takę, no nie można też, samo zachowanie Takę, że najpierw coś robią, tak, chcesz być kontrowersyjny, no kurwa brawo, udało ci się, a potem się z tego wycofujesz, nie, to trollowałem. No to jest biznes też, tak? Tak, a propos biznesu, to zatoczyło to na tyle szerokie kręgi, że nawet osoby niezwiązane z tą sceną wycofują się z koncertów, nawet nie na trasie z Takę, ale po prostu w miejscach, w których koncert Takę miał się odbyć. Tak, raper Talib Kweli wycofał się w jednym z klubów, w którym też miało grać Takę na tej trasie. Raper zdecydował, że nie wystąpi, żeby jeszcze dodatkowo wywrzeć presję na bookerów. I to już jest też niebezpieczna sytuacja, w której
presja płynie ze środowisk bardziej zbliżonych do popularnych, bardziej zbliżonych do mainstreamu, a co za tym idzie też do osób podejmujących pewne ważniejsze decyzje, więc... To jest zagrożenie, pewne zagrożenie dla wolności ekspresji artystycznej. I wydaje mi się, że no, King Dude źle postąpił, że im bardziej ustępuje się, bardziej daje się pole takim naciskom, no tym bardziej no, dasz palec, wezmą rękę. Od razu, z początku na przegranej pozycji, czego by nie zrobił. To też. I tak, tak czy tak, jak widać, wysyła na Facebooku pewne takie sygnały, że nie przejmuje się tym, co mówicie, robię dalej swoje. No a z drugiej, jak kilka dni temu napisał: hej Facebooku, co u was, ja ostatnio tutaj nie zaglądam często, bo no nie mam czasu, to posypały się takie komentarze, że wpis ten został po prostu usunięty. Nie można mieć ciastka i nie zjeść ciastka. Taka sprawa. No to przejdźmy do rzeczy jeszcze mniej przyjemnych. I jak zwykle ostrzegaliśmy, bo... I każdy, kto krytykuje, to proponuje, niech pokaże, że zrobi to lepiej. Chcieliśmy powiedzieć trochę o nagrodach Grammy. No ale w sumie to już było pod koniec stycznia. My trochę to przespaliśmy, dlatego że przyglądaliśmy się bardziej gwiazdom innego formatu. Yesterday I told my sons, fuck no! Jak wiecie, kochamy nie tylko muzykę, ale i stare horrory, chociaż horror... Stary horror, o którym za chwilę wam powiemy, no mimo tego, że mógłby się nadawać na epizod jednego wydania opowieści z krypto, do lubianych przez nas nie należy. Oj nie. W lutowym numerze Teraz Rok wjechał cały na biało z podsumowaniem 2017 roku, chociaż patrząc na zespoły i osoby, które się tam znalazły, można było pomyśleć, że równie dobrze jest to rok 2007, albo 97, albo w ogóle rzeczywistość równoległa. Rzeczywistość, w której Axl Rose wciąż jest szczupły, slash nie musi nosić peruki, a Deep Purple wciąż są najtwardszymi zawodnikami na boisku. No a w Polsce? A w Polsce jak w lesie. Plotki głoszą, że swoje propozycje można było zgłaszać za pośrednictwem kartek pocztowych albo infolinii, która działała od 10 do 17 z przerwą obiadową od 14 do 15, bo wiecie, pani Grażynka infolinia to nie robot. Albo za pomocą sygnałów biernych. Też. Rzeczywistość muzyczna Teraz Roka to rzeczywistość, w której Kazik Staszewski wciąż jest głosem zbuntowanego pokolenia. Nieprzerwanie od czterech pokoleń. A głosem młodego pokolenia jest z kolei Nocny Kochanek. Szczytem głębokich i poetyckich tekstów jest twórczość zespołu Koma. A Ania Ortodox i Kloster Keller zestarzeli się godnie. That's pretty. Podział, według którego można było głosować, odbył się według klucza Polska, reszta świata, trochę jak w rzeczywistości. Tymczasem, no nie wiem, które z tych podsumowań było gorsze. Znaczy, może nie gorsze, ale bardziej esencjonalne dla pewnego sposobu myślenia o muzyce. Może by popuścić wodze fantazji i zastanowić się, jak by wyglądał Teraz Rok w 2118 roku, gdy treści są już układane przez nie dziennikarza, precyzyjnie wyspecjalizowane maszyny, komputery, roboty, kto wie. I jacyś naukowcy, porównując właśnie działanie tych skryptów, biorą numer Teraz Roka sprzed 100 lat, z dawnych czasów, z roku 2018, porównują z teraźniejszym i kurczę, te kilka nazw wciąż tam się powtarza. Niestety, w tym roku nie można było głosować na rozczarowanie. Jednak dostrzegam pewną tendencję w zeszłych latach, więc mogę się domyślać, że no wiadomo, ceny płyt wciąż rozczarowują. A Czesław Niemen wciąż nie żyje. No kurwa. Albert Einstein kiedyś powiedział takie słowa, że my nie mieliśmy internetu. My mieliśmy znajomych. My nie mieliśmy Facebooka, my mieliśmy trzepak. My nie podawaliśmy rodziców do sądu, my dostawaliśmy wpierdol. Gówniany świat. Duch Niemena.
Wielki powrót po latach ogłosił Dimmu Borgir, który 4 maja wypuści swój nowy album. Z tej okazji wypuścili klip. Ten klip. Gówno! Sorry. Nie, ten klip. Łatwo się pomylić. Jeśli liczyliście na to, że Dimmu Borgir wrócą do grania z czasów For Altid albo chociażby Stormblast, no... Przeliczyliście się? Za to na przykład dostaliśmy zżynę z przeboju Ich Troje z 2006 roku. Tak, mówię serio, nie wierzycie, proszę bardzo. Tak brzmi Ich Troje w 2006. A tak brzmi Dimmu Borgir w 2018. A tak brzmią razem. Ale to nie wszystko. Powracają, chociaż nie po latach, królowie paździerzowatych teledysków, Terrio. Chociaż, szczerze mówiąc, ich pierwsze okładki i tak chyba nic nie przebije. O nie. Terrio mają na swoim koncie szereg dzieł, które przypominają wczesne projekty 3D. A że nostalgia uderza ostatnio wyjątkowo mocno, to czemu by tak nie wrócić do wczesnych lat 2000? No jakie to były świetne czasy, nie? Oj tak. Okazją, z której Terrio obdarowali nas tym cudownym klipem, jest wydanie ich najnowszego już nie kolejnego metalowego albumu, ale opery rockowej z prawdziwego zdarzenia. 3,5 godziny muzyki na 3 płytach. Przyznajmy od razu szczerze, że no nie przesłuchaliśmy całości. Ale że się nie znamy, to... się wypowiemy. Odradzamy. Powraca też nie kto inny jak Piotruś. Nie ty. Wpadnij pod Tesco w Swarzędzu i powiedz mi te bzdury, które mi mówisz w tej chwili za pomocą tego urządzenia w twarz. Boziu. Mam nadzieję, że oglądają nas prawdziwi metalowi wojownicy, którzy nie boją się chwycić za skórę i ruszyć w bój. Teraz możecie to robić nie tylko przed laptopem, ale również z kolegami. Festiwal Metal Warriors zaprasza. W programie ucztowanie w Walhalli, przegląd kapel folk, trash, pagan, power metalowych i walna bitwa wojowników metalu. I okej, zdajemy sobie sprawę, że to z naszej strony może być trochę takie przypieprzanie się, bo organizują tu ludzie ze środowiska larpowego, a konkretnie Stowarzyszenie Fantazjada. No ale ponieważ marketing jest taki, a nie inny i target też chyba z tym targetem chcą wyjść poza to środowisko larpowe, no to czujemy się upoważnieni trochę do tego szkarunku. Mamy tylko nadzieję, że nie skończymy jak Red Funk w teledysku do Prehistoric Dog. Ale jeśli wciąż jesteście napaleni na to wydarzenie, to wiecie. Miecze w górę, łapcie za skóry swoje i swoich kolegów. Nie. No to jak zwykle co miesiąc, czyli drugi raz, lecimy z polecankami. Czyli polecamy wam muzykę nową, która wyszła w lutym. Tym razem. Fu Manchu, Clone the Universe. Jedna z niewielu legend, która pomimo lat wciąż trzyma poziom.
Gnaw Their Tongues, Genocidal Majesty, jest metal śmierci, to czemu by nie elektronika śmierci. Carpenter Brut, Leather Teeth, album z zaskoczenia, ale bez zaskoczenia perełka synthwave'u. Zaskoczeniem były za to występy gościnne Matta McNerney z Grave Pleasures i Garma z Ulver. Turnsteel, Time and Space, hardcore z twistem, przystępniejszy od poprzedniego wydawnictwa, ale nie oznacza to, że gorszy. Windhand i Satan's Satyr, Split. 200% szatana w szatanie, aż by się chciało powiedzieć 420%. Marihuana, Till Marihuana, nie wiem czy dobrze to wymawiam, bo nazwa prawdopodobnie singapurska. Niech piwniczna produkcja Was nie zrazi, to Catchy Stoner w najlepszym wydaniu. Naxatras 3, kosmiczno-psychodeliczne podróże. Brzmi jak dobry dżem, wiecie jaki dżem, nie truskawkowy. Piotrze, co się tak mało udzielałeś dzisiaj w polecankach? Udzielałem się mało, bo nie wyszła żadna płyta, która jakoś by mi się spodobała w lutym. Jakiś wolny miesiąc, taki ogórkowy, ale bez ogórków. Za to wyszła w lutym składanka Underground United, o której szerzej Wam opowiem jeszcze w przyszłości. I jeszcze jeden fajny album będę miał Wam wkrótce do polecenia. Za to pojawiło się kilka naprawdę świetnych singli. Mówiłem o nich w przeglądzie singli. Autopromocja na własnym kanale chyba mi można. Chyba tak. Be skeptical! A większość z albumów, których te single promowały, ukażą się właśnie albo na początku marca, albo w połowie, albo po prostu w ogóle w marcu. I będą to prawdopodobnie świetne albumy. Prawdopodobnie mówię z taką 90% pewnością, bo kilka z nich już miałem okazję posłuchać. I moimi przemyśleniami podzielę się z Wami już niedługo. To wszystko w dzisiejszym miesięcznicy prasówce. I się słyszymy za miesiąc z tą serią. Tymczasem z innymi seriami, z innymi nagraniami, recenzjami, materiałami będziemy się widzieć praktycznie w każdym tygodniu. Przepraszamy.